wiesz, o co chodzi, to możesz mówić. Jeżeli chodzi o drugi fakultet, który miałby być płatny, uważam, że jest to może nie tyle sprzeczne z tym wszystkim, co było mówione wcześniej, to znaczy, że nauka jest darmowa i tylko i wyłącznie, no ale przede wszystkim jest to, wydaje mi się, mało moralne. Uważam, że powinna być dowolna ilość kierunków, totalnie za niepłatne. Stać by cię było na taki drugi kierunek? Sądzę, że nie, jeżeli bym nie podjął jakiejś pracy. Myślę, że żeby opłacić drugi kierunek, musiałbym zacząć pracować, a co znowu kolidowałoby z prowadzeniem ewentualnie dwóch kierunków. Nie będę zwolenniczką tego pomysłu, bo wydaje mi się, że sama inicjatywa przez studentów obrania tego drugiego kierunku to już jest pewne wyzwanie i takie zamykanie drogi, to tak to trzeba nazwać niestety, no chyba zamykanie takie no, drogi do rozwoju samodzielnego. Także no, myślę, że nie jest to najlepszy pomysł. Niestety nie od nas to wszystko zależy, my się musimy dostosować, ale jeżeli ten głos jak ktoś tam jednak, jeżeli pytacie nas o głos, no to fajnie, że możemy powiedzieć i to, co myślimy. I być może fajnie byłoby też to wziął pod uwagę, bo naprawdę jest wiele takich osób, które nie mają jednak możliwości finansowych, które studiują nawet u nas. My znamy takie osoby, które studiują parę kierunków naraz, nie są z tego miasta i naprawdę dzielnie się starają i mają, często są to osoby z najwyższymi średnimi właśnie. Takie ograniczenia to już są ograniczenia, których nie są w stanie przeskoczyć obojętnie, niezależne są od nich, po prostu od tego, jaka jest ich wiedza, jakie są możliwości, jakie chęci i starania. Osoby ciągnące dwa kierunki naraz, dodatkowo, które musiały podjąć jakąś pracę, do tego to już kompletnie nie jestem w stanie wyobrazić. Jeśli mamy studia dzienne, to nie jesteśmy w stanie się utrzymać. Tutaj nie mieszkam i generalnie rodzice muszą i na mieszkanie, i na wszystko dawać. I teraz jeszcze mieliby na studia, no to troszeczkę by było za dużo. To jest kompletna bzdura, bo i tak płacimy, tak? Za dyplom musieliśmy zapłacić ksero praktycznie, uczyło nas. No. Są kwoty niebagatelne. To jest bez sensu kompletnie, mi się wydaje. Dlaczego mamy płacić? Skoro chcemy się uczyć, tak, to powinni się cieszyć, że nas jeszcze zatrzymują dla siebie. Płacić to moglibyśmy płacić niedobrze na zaoczne studia.